Dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie kciuk do góry na kanał szlagierowo.pl. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Anna Kandziora, Roman Smiczek i Robert Barlik. Artystycznie Banita Band. Życie to gra, nie każdy warta ma. Wybieram ja, choć czasem też bywa zła. Klasyk śpiewu, że jeszcze chwila, jeszcze moment. No i właśnie wtedy w tym studiu pojawi się nasz szlagierowy dzisiejszy gość, Krzysztof Pietrek. On, no, mam nadzieję, że zdradzi termin drugiej jego solowej płyty, termin wydania tej płyty. Kobiecie, której los w życiu sprzyja, kobiecie, która ciągle niczyja, kobiecie, której łzy z oczu płyną, kobiecie, która
kobiecie, której życie ucieka, kobiecie, która na miłość czeka, kobiecie, która szczęścia zaznała, kobiecie, która w świat odjechała. Wszystkim kobietom, których nie znam i znam, moim kobietom, które blisko przy sobie mam, tych kilka dźwięków z głębi duszy chcę dać. Piosenkę, bo na tyle mnie stać. Dajcie suba. Kciuk do góry. Bądźcie na bieżąco z kanałem szlagierowo.pl, klikając w dzwoneczek. Bawcie się dobrze. Pozdrawiamy. Golden Mix. No to panie, panowie, ciąg dalszy statystyk, rok 2021 maglujemy. W poprzednich odcinkach zobaczyliśmy pozycję od 10 do 5, a dzisiaj pora na 4, 3, 2... I na tym się zatrzymiemy. No to tak, na czwartym najczęściej przebywał, bo po 3 razy taki szlagier jak Krzysztof Pietrek i Proste Słowa 2, Bernadeta Kowalsko, Palmową Miłość, 4 razy Arkadia Band, Wabank, Justyna Adamczak, Kocham Tylko Ciebie, 7 razy na czwórce plasował się Adi ze szlagierem Melodia. Melodia gra, niech ją każdy zna. Niech leci z wiatrem świat, ze wspomnienia łza cicho wróci tu i znów bawi nas. No i pora już teraz na trójeczka. Tam w 2021 roku najczęściej, bo po 3 razy szło usłyszeć i zobaczyć takie szlagiery jak Alina i Tańcz, Witamina Kłam, 4 razy Arkadia Band i Wabank, Adi i Melodia. Justyna Adamczak, Kocham Tylko Ciebie, 5 razy na trójce plasował się szlagier Dla Nas Jest Ta Noc duetu Bernadeta Kowalsko i Tim Fabian. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok. W statystykach i podsumowaniu czas i pora na placę z numerem 2. Tu
aż po 4 razy. Utrzymywały się takie szlagiery jak Arcadia Band i Granva Bank, 5 razy Adi i Melodia, Bernadetta Kowalsko z Timem Fabianem Dla nas jest ta noc i 6 razy Alina z numerem Tańcz. Tańcz, ta siła jest w nas, nie zwalnie, gdy ci brak oddechu już na start, tańcz ze mną. To co, ciekawi, że się są keryto z numerów najczęściej na placu z numerem 1? Tam takie szlagiery jak Arcadia Band, Granva Bank, Adi i Melodia, Bernadetta Kowalsko z Timem Fabianem Dla nas jest ta noc, Alina Tańcze, Justyna Adamczak Kocham tylko ciebie, Kobiety na walizkach Hej życie, Bernadetta Kowalsko Palmowo miłość. Który z tych szlagierów zostanie szlagierem za 2021 rok? To już dowiecie się właśnie na koncercie 5 marca w Chorzowskim Centrum Kultury. Na Kery to już z tego miejsca serdecznie zapraszam. Kiedy dobrze mi jest, szeroki mam gest i wszyscy lubią mnie tak. Ale ja dobrze wiem, skończy się fart, przyjaciół też będzie brak. Lecz nie martwię się wcale, bo jesteś ty, masz dla mnie otwarte drzwi. Gdy trzeba, uśmiech twój rozjaśnia mi szare dni. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Zawsze kiedy trzeba, spadasz mi jak z nieba i jest dobrze, wszystko już. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. We dnie, w nocy, wszędzie jest i zawsze będzie uśmiechnięty anioł stróż. Znamy się tyle lat, więc jesteś jak brat i ufam ci, dobrze wiesz. Wszystko zawsze nam gra, dzielimy na dwa momenty dobre i złe. Ty potrafisz mi pomóc jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Jak tobie ja i zawsze masz dla mnie czas. W potrzebie przyjaźń, co łączy nas, niechaj trwa. Fajnie, że cię znam, wiem, że jesteś tam. Zawsze kiedy trzeba, spadasz mi jak z nieba i jest dobrze, wszystko już. Fajnie, że cię znam, że cię znam. Statystyki i podsumowanie roku 2021 to już za nami. Został rok 2022. Te statystyki w kolejnym finale, będzie to finał o numerze 700+72. A po koncertowym wykonaniu Sylwii Drzewieckiej pojawi się w tym studiu zapowiadany gość.
wśród tych słów poznaję lepszy świat, pachnący majem bzów. Kiedy wypełniasz dzień i żegnasz mnie co noc, już dobrze wiem, że chcę zaśpiewać tobie to. Dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Dajcie kciuk do góry na kanał szlagierowo.pl. Miłego oglądania. Pozdrawiamy. Michalina Starosta i Marcin Janota.
To czas i pora w naszym szlagierowym studiu wziąć i przywitać gościa. Krzysztof Pietrek, witam Cię gorąco i serdecznie. Witam Państwa, witam Ciebie, Sebastianie. Słuchaj, debiut Twojej pierwszej płyty to już dwa lata. Jak ten czas leci. No patrzę, to już nie raczkuje, już chodzi. Tak. No, słuchaj, jest nowy rok, nowe postanowienia, wszyscy gadają zawsze nowy ja. Będzie nowa płyta? Będzie nowa płyta. To jest takie drugie moje główne postanowienie w tym roku. A pierwsze? A pierwsze to jest na pewno znosz, bo to wszyscy mężczyźni mają. Ja te postanowienie zawsze co roku to samo postanawią, wiesz, robić teraz rzeźba, robił masę, teraz będę robić rzeźba, nie? Na koniec roku patrzysz do lustra, klata wciągasz i mówisz, kurde, coś poszło nie tak. Znaczy się, ja sobie kupił karnet na siłownię i no jeszcze nie wiem, czy puda, nie? Aha, więc a to jest już do przodu. Trochę do przodu, że jest. Dobrze, a jak się układa praca nad tą płytą? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się układa, powoli. Zostało praktycznie jeszcze dwa kawałki do skończenia i płyta może być zamknięta i do tłoczni. Czyli to już tak śmiało można powiedzieć, że nie powoli, a już finisz. Teraz już finisz, tak. Dobrze, to my nie finiszujemy, wręcz się rozkręcamy. Krzysztof Pietrek razem z nami. Za chwilę wracamy do naszych klachów. To jeszcze, Krzysiu, zanim o tej drugiej płycie, to na chwilę wrócimy do pierwszej płyty, bo przygotowania do tej płyty musiały być wypełnione emocjami, bo to też czas zaraz po rozstaniu z grupą Blue Party. Trzeba sobie było poradzić z tą całą produkcją, bo to była jakby po części trochę nowość, bo 2/3 obowiązków więcej żeś miał. No tak. To jest prawda. Jakby na to... Wiesz co, wielką zasługą tutaj, że moja droga solowa się rozpoczęła, to zasługa producenta Listy Śląskich Szlagierów. Właśnie on mnie tak natknął, wiesz, i doradził, rób swoje, jedź dalej, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Teraz jak, bo ten czas już jest za tobą, czyli wydanie tej pierwszej płyty debiutanckiej, krążek, ten ponoć najtrudniejszy, to też już za tobą, ale to też trochę czas na analiza przed wydaniem kolejnej płyty. I jakbyś jak na to patrzysz tak z boku wszystko i analizujesz, wiesz, jakie błędy żeś popełnił za pierwszym razem, których byś chciał się teraz uszczec? Wiesz co, myślę, że to tak jest, że po drugiej płycie, jak wyjdzie druga płyta i po jakimś czasie też pomyślisz, a znowu jakieś nowe błędy są, także tych... Jedne błędy eliminujesz, ale starasz się potem, wiesz, żeby to wszystko było dobrze, a zawsze coś tam jakieś malutkie wyjdzie, że może w tym kierunku iść, może w drugim kierunku iść, także... Ale tak jakby teraz przeanalizować ta pierwsza płyta, ten kierunek, który jako solowy żeś obrał, to dobry kierunek muzyczny? Myślę, że tak, że dobry kierunek. Na początku zawsze jest wielka niewiadoma, jak to się przyjmie, wiesz, czy spodoba się, czy dobry kierunek idziesz. Myślę, że... Że ten kierunek, że ten jest, kierunek jest dobry. Ja. Dobrze, to o kierunkach już za chwilę, bo właśnie będziemy drążyć temat płyty z numerem 2. Pamięci ten letni czas i gorący słońca blask, a w mojej dłoni twoja dłoń. Też na chwilę wracamy do tego tematu debiutanckiej płyty, ale przy okazji też już będziemy ciągnąć Cię troszkę za język na temat tego krążka z numerem 2. Bo drugi krążek to krążek, który powinien udowodnić wszystkim, że Krzysztof Pietrek po tym, co pokazał solowo, jest tak samo dobry, a nawet jeszcze lepszy i dobrze, żeście na mnie postawili plusa, nie ma co leżeć, nie ma na co zwalić, bo teraz już nie będzie na co zwalić, wiesz, skoczkowie zwalają na to, że tam nie ma noszenia, wiatru, podnarty, wręcz przeciwnie, a Ty musisz pokazać. I właśnie o tym taki dreszczyk za każdym razem, kiedy się tworzy, no bo godo, że jeszcze dwa utwory zostały. I o ten dreszczyk chcę zapytać, czy nie masz takiej arytmii, takiej palpitacji serca, wiesz, takich nerwów, kiedy wypuszczasz kolejny singli, który można powiedzieć, kolejno z płyt? Czy to się będzie podobało? Jest tak, Sebastianie. Zawsze jest ten dreszczyk emocji, zawsze myślisz, czy... Ta piosenka się przyjmie, czy w takim stylu, wiesz, moją inspiracją zawsze są, wiesz, szlagiery, no i lata 80. to jest moja muzyka i staram się, wiesz, ale brać coś z tych właśnie, z tych gatunków. Mm-hmm, no. Gatunkowo krążysz koło lat 80., ale nie obawiasz się, chociaż teraz jest chyba raczej taką moda na to, co kiedyś, wraca na to, takie retro tak. I takie właśnie bardziej dance'owe brzmienia. Dance'owe.
Ale nie obawiasz się, że do takiego zagorzałego fana szlagierów to może być nie do przeskoczenia takie dance'owe brzmienie? Wiesz co, to co słyszę i widzę w eterze, no to ludzie chwalą, że jest dobrze, że w tym kierunku, że jednak się ten szlagier zmienia. Szlagier się zmienia. Bardziej na dance'owy. Taneczny. Taneczny. I taki też będzie Krzysztof Pietrek? Taki jest pomysł? Taki będzie. Taki jest pomysł. Dobrze, to o pomyśle na drugą płytę właśnie za chwilę, bo takie pytanie padnie. W mym sercu wciąż się leczę i radosny ptaką śpiew, a przed oczami morska toń. Druga płyta. To już niedługo. 10 numerów już jest. Na 2 numery czekamy. A jakie numery już z tej drugiej płyty znamy? Tęsknota za domem. Mhm. Nie ma jeszcze teledysku, ale jest... Wersji audio. Wersji audio. Kolejny utwór, Szczęśliwe chwile, też już leciał i w telewizjach, i w lokalnych radiach. Tak szybko myślę, który jeszcze, bo tych utworów jest dość dużo. Ludzie jeszcze nie znają. Czekaj, Miłość i muzyka. Miłość i muzyka. No lista 10 utworów, no. To jest co do prześledzenia, tym bardziej, że te dwa, ale no, dobra, to już wiemy, trzy ludzie zdążyli poznać, 7 nie znają, jeszcze 2 w ogóle, a właśnie o tych 2 ostatnich. Ty już wiesz, jakie to utwory, one się już tworzą? Tak. Na jakim one są teraz etapie? Jeden jest na etapie słowa i do studia wchodzę i nagrywam wokal. I utwór skończony. Jeden jest w zamyśle i czekam na aranż. Będzie gotowy aranż. No właśnie, aranżację Mateusz Szymczyk? Mateusz Szymczyk, Adrian Groma. Wszystkie? Tak. Teksty? Teksty Aleksandra Baron. Jest tam też tekst, bo właśnie na drugiej płycie będą też duety. Duety? Tak, będą duety. Jeden duet mogę zdradzić, to będzie z Kasią Matejczyk. O. I właśnie słowa napisała Kasia do tej piosenki. A nie chciałeś zaprosić jakiegoś radiowca, bo to teraz się modne zrobiło, nie? No, też nad tym myślę. Dobrze, moi drodzy państwo, moim waszym gościem cały czas Krzysztof Pietrek, zostańcie z nami. Pamięci ten lekki czas i gorący słońca blask. Krzysiu, po leku się będziemy żegnać. Na koniec, zanim powiem, że w tym miejscu żeś ty, to już cię zaproszą. Z płytą. Dziękuję za zaproszenie, w tym z miłą chęcią. Tu się pojawiła, do studia, wiesz. Przyniosę płytkę nową. Sebastian fajnie zaprezentuje, tak, pokażę tak, na swoim. Może najlepszą modelką, że tle. Nie jest, ale o, to musisz mieć srogo płytę, to już przynieś złoto od razu. Tego ci oczywiście życzę. Dziękuję bardzo. Czekamy, trzymajmy kciuki, bo trochę pracy jeszcze przed tobą. Ale pierwszy twój album to Spełniać marzenia. I teraz jak to jest? Te marzenia już są spełnione, czy dalej będą kontynuowane przy kolejnym wydawnictwie? Częściowo spełnione i dalej będą kontynuowane. O proszę. Zawsze jakiś człowiek marzenia ma. No ja mam zawsze marzenia muzyczne, bo to jest taka moja główna, wiesz, pasja. Kocham muzykę. Także zawsze staram się te marzenia spełniać i dążyć do celu. To tego też ci życzę, a powiedz mi jeszcze na sam koniec, tytuł płyty drugi już jest wymyślony? Jest taki... Roboczy. Roboczy tytuł Wygrany los. Wygrany los. Spełniać marzenia? Wygrany los. A sponsorem płyty będzie Toto Lotek. Coś mi się zdało. Dobrze, to taka moja podpowiedź, jak się może zwrócić oczywiście. Moim waszym gościem Krzysztof Pietrek, dzięki ci wielkie. Dziękuję, było mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa. A wy zostańcie razem z nami.